Witamy Państwa. Dzień z Republiką. Ja się nazywam Aleksander Wierzejski. Gościem programu jest Agnieszka Siewieryniuk-Maciorowska, zastępca redaktora naczelnego Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No dzisiaj taki dzień dosyć patriotyczny. Polska przyjmuje do służby dwa zestawy patriotów, dwie baterie. Mówi o tym pan minister Błaszczak. To jest bardzo ważna wiadomość. Pojawiła się też wczoraj informacja o tym, że Niemcy, rząd Niemiec chce nam dostarczyć swoje baterie. Zdaje się, że pan minister Błaszczak powitał to bardzo miło i zaprosił do stawienia tych rakiet na wschodniej flance NATO, co już niekoniecznie się spodobało. Ja jednak chciałem omówić reakcję polskiej prasy, mianowicie Gazeta Wyborcza i Rzeczpospolita. Jeden i drugi periodyk na tych samych stronach, to znaczy na drugiej i na szóstej, opublikował niemalże teksty jednobrzmiące. Czterech autorów się podpisało. Nie będziemy nazwisk teraz wymieniać, państwo sobie sprawdzicie, ale tekst jest taki. Otóż niedobry polski rząd cały czas narzeka na Niemców. Jarosław Kaczyński mówił, że tutaj Niemcy chcą Europę wziąć za gardło, a tymczasem dobrzy Niemcy chcą nam ofiarować swoje patrioty. Jak my możemy? Czy teraz PiS pokocha? To zdają się Niemców, zdają się pytać ci znani dziennikarze i publicyści. Co za zbieg okoliczności? Na tych samych stronach prawie że jednobrzmiące materiały. Wolne media, no po prostu pełna wolność i swoboda. No oczywiście. Ja widzę, że bo tego osobiście jeszcze nie widziałam, nie miałam czasu dzisiaj. To trzeba usiąść, żeby to czytać, bo robi duże wrażenie. No ale ja powiem tak, na razie mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia niż zajmowanie się takimi rzeczami, ale widzę, że obydwa tytuły postanowiły oprócz realizowania takiej polityki trochę propagandy białoruskiej, rosyjskiej, jeszcze pognać teraz propagandę niemiecką. Bo ja przypomnę, że nie dalej jak dwa dni temu w jednej i w drugiej gazecie na przykład również pojawiły się, w tych dwóch tytułach, o których tutaj, Alku, mówiłeś, pojawiły się artykuły na temat biednego Sudańczyka, nastolatka znalezionego przez aktywistów pod białoruską granicą po polskiej stronie. Jak się okazało, nastolatek był pełnoletni, Straż Graniczna ustala, czy faktycznie jest z Sudanu, czy skądkolwiek indziej. No ale to, co tutaj jest znamienne, to w jednym i w drugim przypadku te tytuły podały informacje nieprawdziwe, powołując się wyłącznie na doniesienia aktywistów, które Straż Graniczna bardzo szybko zdementowała i powiedziała, jak jest. Więc dlatego mówię, akurat no, może to jest zbieg okoliczności, może to jest, prawda, jakiś przypadek, że zaledwie dwa dni wcześniej pojawiają się takie publikacje bez weryfikowania. No a teraz w tych dokładnie samych dwóch tytułach pojawiają się artykuły takie, które mają nas nam sprawić, że cieplej się na serduszku zrobi w stosunku do Niemiec. Powiem tak, oczywiście, że ja zgadzam się z tym, że wszelka pomoc stronie Polski, która jest najbliżej konfliktu zbrojnego z Ukrainą, ale i również ze strony Białorusi grozi nam cały czas jakieś niebezpieczeństwo, bo tutaj co rusz, jakieś to są ćwiczenia, to manewry, to jeszcze coś. Poza tym służby białoruskie aktywnie, że tak powiem, i wojskowi uczestniczą w wojnie hybrydowej. Więc każde wzmocnienie na pewno nam się przyda i trzeba się tego trzymać. Tak? Natomiast no tak, pośmieliśmy się trochę z opozycji, to teraz możemy... Ale jedno tylko zdanie chcę dołożyć, że my musimy pamiętać w Polsce, że naszym największym i takim najbardziej sprawdzonym sojusznikiem są Stany Zjednoczone oraz Wielka Brytania. I tego nie wolno nam spuścić z oczu. No dokładnie, a przede wszystkim... Może uda się stworzyć taki sojusz tutaj wewnątrz ludzi, którzy podobnie rozumieją zagrożenia geopolityczne. Wiele wskazuje na to, że idziemy tą drogą. No to teraz Politico, zdaje się amerykański, ale będący własnością Ringer Axel Springer publikacja, napisała, jak to Polska jest na drodze do potęgi, jak to tutaj militarnej głównie, jak to świetnie rozbudowujemy armię. No i jest to jakaś relacja z tego, co się faktycznie dzieje ogromnym kosztem, ale polska prasa, zwłaszcza no po naszej stronie niestety, już tak się nadyma. My mamy takie, jak Niemiec nas pochwali, to od razu jak takie koty się przeciągają, że patrzcie, jacy jesteśmy świetni. Troszkę mi to przeszkadza i tak trąci takim murzyństwem.
Ale to zależy u kogo. Ja na przykład powiem, nie odczuwam jakiejś większej satysfakcji z tego, że nas Niemcy pochwalą. Ja najbardziej cieszę się z tego, że jakby dobrze czy bezpiecznie czujemy się w naszym państwie, tak? W Polsce. I to mnie jakby najbardziej uspokaja. A to, czy nas tam Niemcy pochwalą, czy nie, ja powiem tak, że Niemcy, gdyby faktycznie były tak dobrze nastawione do Polski, to nie blokowałyby pieniędzy z KPO, nie podejmowałyby kroków na przykład odnośnie Odry, Turowa, tudzież innych rzeczy, bo to są ewidentnie jakby no właśnie, chyba nie należy mylić faktów z takimi twardych faktów z opiniami, a my mamy tą Ale tendencję. Powiem w ten sposób, że to, że Polska się zbroi, to, że Polska zaczęła poważnie traktować sprawy bezpieczeństwa, widzi dzisiaj cały świat i wiele tytułów prasowych na całym świecie o tym szeroko pisze. Nie jest żadną już tajemnicą, że jesteśmy w tej chwili nazywani potęgą militarną, głównie z uwagi na zakupy, ale również i zwiększenie liczebności wojska i inne działania, które są podejmowane. Bardzo chwalona jest przecież obrona terytorialna, nasze wojska obrony terytorialnej, które świetnie się sprawdzają w takich różnych trudnych czasami czy niewdzięcznych zajęciach i działaniach, więc nie ma co się dziwić i to, że nas chwalą, to dobrze, że nas chwalą. Może, a nie myślę, że to jest funkcja roli, jaką Polska odgrywa w tym konflikcie z Ukrainą, tego, że Polska wspierała, szkoliła żołnierzy ukraińskich po 2014 roku, że tam się zmieniła struktura armii na zachodnią, różni się między innymi tym, że centralną rolę z punktu widzenia zwykłego szeregowego odgrywa sierżant, który jest jego ojcem, przyjacielem, kolegą, ale też kopnie w pewne część ciała, kiedy będzie trzeba po to, żeby było dobrze realizowane zadanie. No i teraz ta ogromna pomoc materialna, gdy nikt nie prosił, zrobiła wrażenie. Zresztą mamy relacje z 68. posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Paktu Północnoatlantyckiego. Nasi przedstawiciele, Bartosz Kownacki między innymi, który rano wystąpił w naszym poranku, relacjonował, że bardzo duże wrażenie to zrobiło na naszych sojusznikach i rzeczywiście podniosło nasze znaczenie. Bardziej się nas słucha w tej sytuacji. Ja bym chciał tylko, żebyś to powiedział, co myślisz na temat tego, że to Zgromadzenie Parlamentarne Paktu Północnoatlantyckiego uznało Rosję za państwo terrorystyczne, wezwało do ustanowienia Międzynarodowego Trybunału, który będzie ścigał zbrodniarzy. No i z tym jest połączona decyzja władz polskich. Wcześniejsza nieco pan profesor Rau, minister spraw zagranicznych i jego ministerstwo odmówiło wizy Siergiejowi Ławrowowi, ministerowi spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, który miał przyjechać, czy chciał przyjechać do Łodzi i tutaj poszpanować na swoją osobą na posiedzeniu Rady OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Była już taka Łódź kiedyś, całkiem niedawno, bardzo potężna, nazywała się Moskwa i tam niech Ławrow, prawda, gdzieś tam się zajmie poszukaniem tej Łodzi, a nie tutaj po Polsce się szwendać. Ale mówiąc poważnie, taka rezolucja, bardzo dobrze, że została przyjęta, aczkolwiek jest to dopiero pierwszy krok do tego, żeby z Rosją zrobić porządek, bo Rosja zagraża bezpieczeństwu na wielu płaszczyznach, bo my dzisiaj oglądamy wojnę na Ukrainie, ale nie wolno zapominać o innych konfliktach zbrojnych, które Rosja wywoływała w ostatnich latach. I ja nie mówię, że tutaj, prawda, tylko za czasów Putina, ale również przed nim. To zawsze były działania agresywne, bardzo wiele niestety ludzkiej krwi kosztowały te działania, ale Rosja jest zagrożeniem również pod innym kątem. Rosyjska agentura, która działa w wielu państwach, w wielu parlamentach, dezinformacja, ataki hakerskie. My naprawdę to jakby może nie do końca zdajemy sobie sprawę, ale to wszystko zagraża naszemu bezpieczeństwu. Wystarczy popatrzeć, jak narracja czy też dezinformacja rosyjska i wspólnie z białoruską oddziaływały na to, co się dzieje w Polsce, kiedy mieliśmy największy atak, pierwszy raz w zasadzie od zakończenia II wojny światowej na naszą polską granicę w ubiegłym roku. Ile było głosów obronnych, tak, wobec jakby
nielegalnych migrantów i wpisujących się po prostu wprost w propagandę rosyjską i białoruską, w dezinformację, która była szerzona. Więc to nie jest tylko tak, że Rosja dzisiaj, prawda, prowadzi działania zbrojne na Ukrainie, gdzie giną tysiące ludzi, ale Rosja jest niebezpiecznym państwem. Przecież Rosja dozbraja, no w tej chwili to już może bardziej ściąga z powrotem, ale przez lata dozbrajała różnego rodzaju hunty wojskowe w Afryce, na Bliskim Wschodzie, głównie w Afryce, podporządkowując sobie kolejne jakieś tam, prawda, skrawki tego terytorium. I to jest dobrze, że jakby dzisiaj ten pierwszy krok został wykonany, ale ja będę dopiero, że tak powiem, usatysfakcjonowana w momencie, kiedy faktycznie... O, chyba mamy mały przestój. O, halo, halo, czy się słyszymy? No najwyraźniej... Nie, takie są, proszę Państwa, niestety wypadki, kiedy łączymy się zdalnie. To na chwilę. Tak, to zapraszamy raz jeszcze. To może słów kilka na temat tej Polski. Mhm. Tak, tak, ale nie wiem, kiedy było mnie słychać, a kiedy przerwało. Natomiast ja tylko dodam, że ja będę usatysfakcjonowana wtedy, kiedy faktycznie zacznie się ściganie zbrodniarzy wojennych i osób, które dopuściły się po prostu no, aktów terroryzmu. I wtedy ja uwierzę, że ta rezolucja jest faktycznie nie tylko na papierze. Dokładnie. No jeszcze czeka nas jutro rezolucja podobna Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, w jakiej ostatecznej formie będzie uchwalona. No i czy to rzeczywiście przełoży się na przykład na decyzję władz amerykańskich, gdzie wpisanie kraju na listę krajów sponsorujących terroryzm no w zasadzie kończy z nim handel. I tego obawiają się również Rosjanie. No, mam jeszcze 2-3 minutki, więc ciekawe informacje przychodzą z tak zwanej Polski, powiedziałoby się prowincjonalnej kiedyś, no ale teraz to prowincja to jest samo serce, więc Polski wojewódzkiej, na przykład we Wrocławiu okazało się, że akwarium, TBS i jeszcze jakieś inne samorządowe organizacja ma swoją radę programową, do której można się dostać i pełnić tą niezwykle ważną funkcję. Zdaje się, że basen jeszcze ma też radę. I w tej radzie pracuje się raz na 2 miesiące, dostaje się miesięcznie 2000 zł. Ja to referuję tak ogólnie. Całkiem niezła posadka. I to są ludzie, którzy to wszystko zorganizowali, którzy krytykują rząd za zarządzanie państwem, mówią, jakie to Bizancjum jest, mówią chociażby przedstawiciele warszawskiego samorządu, którzy zarabiają wielokrotnie więcej niż ministrowie i wiceministrowie. No i może Białystok również ma takie swoje różne ciekawe tajemnice, które trzeba by wyciągnąć. To znaczy u nas może aż tak to nie, bo rad programowych u nas w spółkach miejskich czy też samorządowych nie ma, przynajmniej ja o takich nie słyszałam, ale nie zmienia to faktu. Myśmy też niedawno, one się tak pokazały i w zasadzie przecież wrocławskie media stoczyły bój, żeby ujawnić, kto w tej radzie konkretnie siedzi. No bo oczywiście żadnych tajemnic nie ma, wszystko jasne, ale nazwisk nie podane. No i w każdym razie ja powiem, że nie jest żadną tajemnicą i to od dawna, że spółki miejskie, spółki samorządowe, spółki gminne, tam różne, prawda, się tworzą. To jest bardzo często przechowalnia dla różnych takich, prawda, jakichś tam aktywistów politycznych, czy też po prostu dla członków partii politycznych, którzy nie znaleźli się z różnych powodów w gronie tam radnych, czy też posłów, prawda, i nie mają co ze sobą zrobić. Nie mają za bardzo jakby kwalifikacji do podjęcia takiego normalnego zatrudnienia, więc znajdują zatrudnienie właśnie w różnego rodzaju spółkach, spółeczkach, jakichś tam. No właśnie, tak to niestety jest. I rolą lokalnej prasy jest wyciąganie tego, zwłaszcza no teraz przed wyborami, żebyśmy wiedzieli, kto co mówi, kto co zrobił, kto gdzie zarobił. Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, zastępca redaktora naczelnego Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej, była naszym gościem. Kłaniamy się. Miłego dnia życzymy. Dziękuję wzajemnie. A Państwa zapraszamy z powrotem do Pałacu Prezydenckiego. Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej, powołał Radę do Spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji. Całość działa w ramach Narodowej Rady Rozwoju. I w tej chwili część dalsza tej uroczystości. Dokładnie w taki sam sposób to postrzegacie. To jest zadanie bardzo ważne. Jesteśmy cały czas krajem w rozwoju. Takie przynajmniej mam poczucie jako Polaki, także jako ten, który z woli moich rodaków piastuje ten niezwykle zaszczytny, ale także i ważny urząd. Chciałbym, aby
na drodze tego rozwoju udało się uniknąć nam w jak największym stopniu błędów, aby udało nam się w jak największym stopniu uniknąć ślepych dróg, z których trzeba będzie zawracać, czy które trzeba będzie porzucić, żeby, krótko mówiąc, również i nie marnować sił, żeby wszystkie te siły i środki, które wykorzystujemy, były wykorzystane w sposób efektywny. Dzisiaj Polsce bardzo tego potrzeba, zwłaszcza w trudnej sytuacji, w jakiej w tej chwili znajdujemy się nie tylko my, ale na pewno cała nasza część Europy, myślę, że cała generalnie Unia Europejska, ale również i świat w związku z kryzysem pandemii koronawirusa, który nie tak dawno nas dotknął i w związku z tym, z oczywistym jego odbiciem się na gospodarce światowej, a także, co oczywiste, z kryzysem, który został wywołany przez rosyjską agresję na Ukrainie, z którym cały czas się zmagamy i w przestrzeni gospodarczej, energetycznej przede wszystkim, ale także i w przestrzeni bezpieczeństwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym wszystkim nie ma z całą pewnością dla panów żadnej wątpliwości, że nauka polska, rozwój polskiej nauki dla rozwoju Polski jako takiej odgrywa znaczenie, powiedziałbym wręcz fundamentalne. Nauki nie tylko w znaczeniu nauki jako działań badawczych, także nauki jako procesu nauczania, procesu edukacji młodzieży, tej młodzieży już dorosłej, bo mówimy w tej chwili o szkolnictwie wyższym, czyli młodzieży, która ukończyła szkołę, która zdała maturę, młodzieży, która chce się dalej rozwijać i której mam nadzieję, że w naszym kraju będzie jak najwięcej. Jest pytanie, jakie warunki trzeba im stwarzać, żeby kształcili się na jak najwyższym poziomie, w jaki sposób to kształcenie powinno przebiegać, według jakich programów to kształcenie powinno przebiegać, jakie w związku z tym powinno być oblicze polskich uczelni, jak powinny one funkcjonować, biorąc pod uwagę także nasz przecież wielusetletni dorobek historyczny. W końcu nasz uniwersytet był jednym z pierwszych na świecie. Myślę o Uniwersytecie Jagiellońskim, ale także i o naszej tradycji, o wyzwaniach, które stoją przed nami, o specyfice naszego regionu, a także i specyfice naszej jako narodu. Na te wszystkie pytania powinni odpowiedzieć sobie dzisiaj przede wszystkim ludzie polskiej nauki. Powinni na te pytania odpowiedzieć po to, żeby przekazać ludziom, którzy podejmują się sprawowania władzy w Polsce i zostają do tego wybrani przez naszych społeczeństw.